Poradnik dla weteranów DayZ. Uderz 19 razy w ścianę karnistrem gazowym, aby za 20 atakiem uderzyć i powalić przeciwnika. W większości przypadków będziecie mdleli razem. Natomiast zdarzają się sytuacje, gdzie mdlejecie tylko wy, bądź sam oponent. Dlatego zawsze miejcie znajomego obok siebie, który ewentualnie sfiniszuje tego oponenta. Ale pamiętajcie o tym, żeby dobrze podzielić ataki, bo czasem wychodzą takie kwiatki, jak na nagraniu. Hej, hej, friendly, we don't want to fight. We are the survivors. Yeah, punch him one more. We are the survivors, yeah! Sorry for that! So... Oh shit! What happened to him? Good job, Kursonik! Mwah! Technika na Garego Snowa, czyli kamikadze. Doprowadź granat do stanu badly damage, a następnie uderz od tego stopnia 14 razy, aby za 15 móc uderzyć we wroga, obieg, cokolwiek innego, aby wysadzić wszystko dookoła. To jest dobry sposób na zaskoczenie przeciwnika, ale przede wszystkim wtedy, gdy macie znajomych w pobliżu, aby mogli podnieść lód. Jeszcze lepszym sposobem na zamieszanie jest użycie klejmorki. Klejmorka działa delikatnie inaczej względem granatu, ponieważ wysadza wszystko, co jest przed nią, a nie dookoła niej. Z tego powodu osoba, która wytacza ostatni cios, dostaje marginalne obrażenia. One również mogą was uśmiercić, jeżeli macie niski stan zdrowia, ale niszczą wszystko, co przed wami. Wykorzystajcie to w przyszłości, aby jednym ciosem zwipe'ować cały skład, bo co ciekawe, działa również przez ściany, ale tylko te cienkie i zobaczcie, jak u nas to wyszło. Jesteście tutaj przy... To, od którego głos jest? Słyszycie? Dobra. O kurwa. O shit. Na pewno kojarzycie taką zabawę jak Chowanego. W DayZ ona ma również miejsce, gdy chcemy schować się przed innymi graczami. Jedną z lepszych skrytek w domkach są drzwi. Możecie się schować idealnie za nimi, tak aby osoba, która będzie was szukała, nie dostrzegła was. Pamiętajcie tylko o tym, żeby broń, którą macie w rękach, skierować ku dołowi, tak aby nie przenikała przez drzwi. Inaczej przeciwnik może ją dostrzec i was po prostu znaleźć. Jeżeli macie problem ze stękaniem, kaszlem bądź jakimkolwiek dźwiękiem, który wydaje wasza postać, zobaczcie, ile wam może dać knebel na twarz. Knebel znacząco wycisza dźwięki stękania, celowania, atakowania czy innych chorób. Dlatego, gdy zależy wam na dyskrecji przy innych graczach, warto go zastosować. Jeżeli jesteśmy w temacie minimalizowania naszych odgłosów, to warto przyjrzeć się butom z Raxów. Uważam, że są to najlepsze buty w grze. Można je bez problemu naprawiać, wytwarzać, plus jest ogromna dysproporcja dźwiękowa względem klasycznych butów. Zresztą, zobaczcie sami. Zauważyłem, że masa osób popełnia ten sam błąd. Mam na myśli naprawienie kamizelki w ten sposób. Podczas naprawy nie ściągaj kamizelki, bo jak ktoś w ciebie strzeli, to na pewno umrzesz. Wykorzystaj to, że masz ją na sobie i weź rzecz odpowiedzialną za naprawę do rąk, a następnie połącz ją z kamizelką. Twoje szanse na przeżycie się zwiększają, a po wybudzeniu masz szansę się zrewanżować, bądź twoi znajomi w tym czasie mogą namierzyć napastnika i go unicestwić. Pamiętajcie o tym. Nie każdy o tym dalej wie, ale warto to zaznaczyć. Nóż to jedna z najpotrzebniejszych rzeczy w DayZ. Rozpalenie ogniska, robienia szmat, skórowanie zwierząt, czy nawet zabijania. Jeden z ważniejszych przedmiotów w grze, a my często biegamy bez niego. Na szczęście jest możliwość też jego skraftowania. Robimy to klasycznie z dwóch małych kamieni bądź kości. Od niedawna można robić go również z jednego małego kamienia plus jednej kości. Bądź co ważne i ciekawe, nie musimy mieć kompletu. Wystarczy, że podejdziemy z jedną częścią zestawu i podejdziemy do skały, a następnie wytworzymy nóż. Działa w obu przypadkach, zarówno z kamieniem, jak i z kością. Sprawdźcie sami.
coś, czego widzowie mnie nauczyli, to nie jeść od razu owoców, które dostajemy na start. Zobaczcie, ile więcej kalorii dostajecie przy zjedzeniu gotowanej lub uwędzonej śliwki. A nawet, jak ją spalicie, to i tak skorzystacie, gdy macie witaminę bądź wysoką odporność. Nie jedźcie ich na start, tylko postarajcie się je ugotować, tak aby najeść się trzykrotnie szybciej. Mam dla was coś naprawdę dobrego. Parę minut przed restartem warto się drzewo i zakopać bezpośrednio pod nim swoje materiały. Swój ulubiony ekwipunek, rzeczy do budowania bazy, czy cokolwiek innego. Osoba, która będzie szukała czegoś w lesie, nie znajdzie na pewno tego stasza. A wy będziecie mieli dobrą miejscówkę do chowania swoich itemków. Sprawdźcie sami, jak ja to zrobiłem. Czasem się chowamy, czasem chowamy przedmioty, a czasem trzeba uciec przed przeciwnikiem. Dlatego w następnych dwóch klipach pokażę wam dwa fajne okna, jak można zwinnie zmienić pozycję w danych budynkach. Są jednymi z popularniejszych i założę się, że nieraz mieliście tutaj walkę, a do końca nie wiedzieliście jak uciec, bądź się wydostać. Pierwsze miejsce to oczywiście policyjka i pierwszy pokój od bocznego wejścia. Wykorzystajcie to, gdyby ktoś was goni. Tak samo, mała fabryka ma równie ciekawe okno, ale na drugim piętrze, gdzie możecie bez większej konsekwencji wyskoczyć i spróbować przed kimś uciec. Tutaj, co prawda dostajecie większe obrażenia, ale dalej nie łamiecie nogi i nie są to na tyle duże obrażenia, co w przypadku ciosu Claymorką. Myślę, że wam się przyda. Ostatnim trikiem w tym zestawieniu będzie mój ulubiony, czyli boostowanie się za pomocą obiektów, takich jak ubrania czy plecaki. Gdy rzucicie daną rzeczą, tak jak granatem, gra to odczytuje jako obiekt, po którym można chodzić, bądź który może nas zablokować. W niejednym filmie, bądź na niejednym live'ie widzieliście tę sztuczkę w moim wykonaniu. Dzięki niej udało mi się niejednokrotnie uciec z opresji, bądź spikować kogoś z niestandardowej pozycji. Warto wspomnieć, że jeżeli upuścicie daną rzecz tak jak na ekranie, nie ma ona żadnych właściwości i przez nią przenikacie. Pamiętajcie o tym, że musicie je rzucić, aby móc z nich prawidłowo korzystać, aby gra mogła je odczytywać jako obiekt. Dzięki, mam nadzieję, że wam poradnik się podobał. Jeżeli materiał tego typu wam się podobają, nie zapomnijcie zostawić po sobie śladu w postaci łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Za to ostatnie będę szczególnie bardzo wdzięczny, bo zbliżamy się pomału do 2000 i jest to dla mnie ogromny wynik, więc będę bardzo wdzięczny, jeżeli uda nam się ten próg zrealizować. Nie zapomnijcie również wpaść do mnie na Discorda oraz na live'a, bo tam zarazem triki na bieżąco i możecie się bez problemu tam ze mną skontaktować. Na razie, dzięki i do następnego. Elo!